Cześć wszystkim! Z tej strony ElfDV. Gramy sobie w Minecraft. I co dzisiaj będziemy... Zaczekajcie. Nie, za bardzo posłyszę głośniłem, dobra. Gramy sobie w Minecraft. Będziemy dzisiaj robili miksturkę na niewidzialność i pójdziemy tam do tego laboratorium Herobrine'a. Ostatnio znaleźliśmy jego bazę. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to sobie zobaczcie. Bo myślę, że warto. To dam tu. Zaczekajcie. To dam. Nie, to sobie. No, to tu. Bałagan mam trochę tutaj w tym ekwipunku. Te łopaty możemy w ogóle połączyć. Te dwie łopaty. Cyk. Tam jest jakiś kupiec. Wędrowny. Dobra. Mamy już. No, dobra. Pójdziemy do kupca. Pójdziemy teraz po butelki. Co on tutaj sprzedaje? Coś takiego? Nie wiem, czy to się... Nie, to się nie opłaca. To już... Nie. Nic od ciebie nie kupuję. 3 szmaragdy za kwiatek. On chyba oszalał. Tam, gdzie jest to TNT, ostatnio znaleźliśmy tą bazę Herobrine'a. Ej, można byłoby ją wysadzić. Przecież nie, Herobrine wtedy będzie zły. To ja wolę go nie denerwować. Chociaż boję się, że on się dowie tego, że ja go tutaj, no... Nie wiem, co tam jest w tym laboratorium, ale myślę, że coś ważnego, bo ten zombiak mnie nie chciał wpuścić. Zaczekajcie. Dobra. Ten zombiak mnie nie chciał wpuścić. Więc domyślam się, że tam jest coś ważnego. Czemu ode mnie hasło? Ja go nie znam. I zrobimy sobie niewidkę. Dobra, tyle piachu mam. Czy to już w zupełności wystarczy? Dobra, lecimy. Tutaj jest mój kaktus. No, my tutaj robimy takie zabezpieczenia. I tutaj będą wszędzie taki mur z kaktusów sobie zrobimy. W razie właśnie ataku do Herobrine'a albo jego sług. Jakby on tutaj nas chciał zaatakować, no to piece, tu jest laboratorium, tutaj jest, tu się to przepalało, piach idzie do przepalania. Tak, tutaj, zaczekajcie, tutaj mamy te laboratorium, tutaj taki pokój, potem będziemy tutaj, o, netherrack jest tu, tutaj mam takie netherboxa i teraz tajne przejście, patrzcie.
Tajne przejście tu jest. Tutaj jest granit. Pokopię go. Z tego można dużo szmaragdów na nim zarobić. Nieźle. Nieźle, tyle szmaragdów można na nim zarobić. Bo taki wieśniak go skupuje za szmaragdy. Ja go sobie wydobywam. Dobra, ja go sobie wydobywam. Tutaj mam złote samorodki, one będą mi potrzebne do tej mikstury. Idziemy po marchewkę. Po marchewkę i sfermentowane oko pająka trzeba jakoś znaleźć. Takich rzeczy na pewno nie mam. Co trzeba do sfermentowanego oka? Trzeba zrobić taką marchewkę. Taką, o. Taką złotą. Podobno jest bardzo smaczna. Chętnie bym ją ogryzka tylko. O. Zjadłbym ją. Bardzo jest pożywna i smaczna. Ale no niestety. Niestety nie mogę. Wpiszę sobie ferment, oj, grzybek. O nie, będę chyba musiał kupić tego grzybka, bo ja nie mam żadnych grzybków. Od tego wieśniaka, ale ja... Nie, co on? No po prostu taki oszust jeden. No nie, i muszę kupić od niego tego grzybka. Do tych niewidek. I cukier. No a cukier to akurat mam. Ale by było jakbym zjadł tą marchewkę. Fajnie by było, bo są bardzo smaczne takie. Nie mogę. Cukier. No cukru to mamy dużo. Fermentowane oko pajączka jest. Idziemy po mikstury. Noc się robi, ale to w sumie bardzo dobrze. To bardzo dobrze, że się robi noc. Może nikt nas nie zauważy dzięki temu właśnie. Chociaż i tak by nas nie zauważyli. Idziemy w... Nie, no w nocy może. Idźmy w nocy. Jest chyba większa szansa, albo w dzień. Idę w dzień. Czekajcie. I tutaj trzeba dać tą złotą marcheweczkę. I co z tymi... A, woda. Woda. Po wodę jeszcze trzeba iść. No, woda tutaj. Nie! Ja cię, jak się przestraszyłem. Euklipera. Dobra, potem to naprawimy. W dzisiejszym odcinku mamy misję. I pyk. To jakoś chyba inaczej szło. No, zaczekajcie. Za chwilę to sprawdzę. Mam tutaj w galerii o, coś takiego. Gdzie to było? O, tu. Niewidzialności. Tu. O, nie. Nederowa brodawka. Ja cię! Skąd ja wezmę nederową brodawkę? Albo pójdę do tej twierdzy. Albo jakąś ją kupię. No nie chcę jej kupywać. O nie!
Nie. Muszę kupić nederową brodawkę. Nederową brodawkę. Zobaczę w internecie. Tu są moje pieniądze, właściwie długi. Co ja mam, co mógłbym dać? Te wiadra są dosyć cenne. Żelazo nie dam. Nie ma opcji. Wiem, tam takie cenne, fajne rzeczy mam tu. Tutaj mam trochę cennych rzeczy. O, to złoto. Złoto jest... No, oni na pewno... Cyk. Pyk, 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 pyk. Dobra. Tu. Strasznie... 5 aż chcą za jedną. I... Jeżeli kupimy drugą, dostaniemy zniżkę i damy 7. Dostanie nam 3, ale dobra. Damy 7 złota i dostaniemy 2. Możemy tak zrobić. Ustawienia. Aha, zapomniałem. Muszę napisać do admina pozwolenie. Cyk, dostałem. Mam pozwolenie od admina na przełączenie na kreatywny. Muszę oddać to złoto i tu jest brodawka i niestety on teraz patrzy, co my robimy. Tak to mógłbym sobie coś tutaj zabrać. Dobra, i mam 2 brodawki. No i tutaj dajemy brodawka, tylko jedna. Potem, jeżeli będziemy gdzieś potrzebowali, na przykład na kolejnym miksturze niewidzialności, zostawię sobie. Dobra, tu się robi. Tu wsadzę tą brodawkę na razie. Przecież nie powinny, nie wiem, czy tutaj... O, niezgrabna mikstura. Dobra, idę po... Dobra, idę tutaj... przepalić nie pochodnie, tylko mięsko. Robi się tu? Robi. Mikstura widzenia w ciemności. No w sumie przydałaby mi się, ale... Ej, moglibyśmy iść w nocy i mieć tą miksturę. My byśmy wszystko widzieli. To byłaby niezła rzecz. Mikstura widzenia w ciemności. Mam jeszcze jedną brodawkę. Mikstura niewidzialności. 3 minuty. Trochę mało. Będę musiał popatrzeć. Chociaż jeszcze mam... Nie wiem, czy nie mam gdzieś czerwonego kamienia. Nim chyba mogę... Tak. Ten czerwony kamień jest potrzebny. On może przedłużać. On może przedłużać mikstury, że ona będzie działała dłużej. Nie 3 minuty, tylko 8 chyba. Tak mi się wydaje, że to 8. Tutaj jeszcze to złotko sobie schowam. Dobra, są tutaj te mięska, są. Mięsko. Tutaj. I mamy mikstura niewidzialności 8. I teraz, moi drodzy, idę tam do... W razie czego, jeżeli ktoś by mnie szpiegował, idę tu. Tutaj się chowam i piję. I teraz, ja jestem niewidzialny, ale moje rzeczy nie są.
To ja nie mogę jej trzymać, zobaczcie, zgniłe mięso widać. Potem widać takie chodzące. Jacie, jak to wygląda. O nie, cząsteczki są takie ode mnie. O nie, zbroja! Ja w zbroi biegam. W zbroi biegam. Teraz jestem, zobaczcie, niewidzialny. Tutaj mogę wam jeszcze pokazać tą bazę Herobrine'a. Jak mnie nikt nie widzi, to wiecie. Mogę tutaj wejść i tak mnie nikt nie zobaczy. Tutaj jest ta baza. Tu jest pamiętnik. Oryginał. O, nie mieć, ale nie wykopię. Bo on by się skapnął. Dobra, lecimy. Chociaż mamy tyle czasu, mamy. Nie musimy tak pędzić. Czyli nie, no, nie będziemy tutaj się jakoś spowalniać oczywiście. O! Nie, zabiorę sobie to. Do domu. Do domu sobie to wezmę. Wiem, że kociołek można mieć. Dać chyba lawę albo wodę. I to... Ojej, ja z tym kilofem chodzę. A, i jeszcze trzeba mieć... O... Tylko, że... Dobra, i muszę uważać. Dobra, ale w sumie teraz mogę mieć... Znaczy, nie tak mnie raczej... Tego zombiaka tu nie ma, nie? Dopiero potem będzie. Ile mi jeszcze zostało? 5 minut. Trzeba kontrolować, ile mi zostało. Żeby potem, wiecie, nie, że ja tam przejdę i ten zombiak mnie zobaczy, już nie będę niewidzialny. O, wezmę sobie to. Dobra, to biorę. Tam jest jakaś góra, to sobie kiedyś pójdziemy. Dobra, lecimy. Tu są koniki, zobaczcie, tu są koniki. Tu są... Nie, do dołu wpadłem, a... To ten, co ja go robiłem ostatnio. A tu co? A, jakiś creeper wybuchł. Tylko nie wiem, czy mnie nie będzie widział po tych cząsteczkach. Więc w nocy byłoby iść lepiej. Bo w sumie już się nie... No dobra, nie będziemy czekać. Na pewno i tak mnie je zobaczy, ale ja nie widzę żadnych... O, teraz widziałem cząsteczkę. Nie, a może... No nie wiem, nie będzie nas widział, myślę. O nie! Może mnie słyszeć. Zombiaki mają bardzo dobry słuch. On słyszy, że ktoś tu jest. Więc ja sobie wejdę na skradanie. A na skradaniu, nie, zombiaczku, nie usłyszysz mnie. Ojej. Szybko. Co tu jest? Niszczymy to. Wither. On chce przyzwać Withera. O nie, jeżeli on to zrobi. Dobra. No, 3 minuty zostały. Idziemy. Teraz na skradaniu się stąd. Dobra. O, tu jest węgiel. Ale nie biorę go. Bo zombiak by to słyszał. I szybko zmykam.
Szybko uciekamy, zanim ktoś się zorientuje tam, że nie ma czegoś, że czegoś brakuje. Ile zostało? 2 minuty. Nie wiem, czy ja tam dobiegnę w 2 minuty. Co się stało? Ojej. Laguje mi grę. Moby nawet mnie nie widzą. Biegniemy. W 2 minuty muszę tam dolecieć. Ile jeszcze? No, już prawie. No, 2 minuty teraz. Dobra, dolecę na spokojnie. Nie chcę, żeby wiecie, ktoś mnie zobaczył. Jak wbiegniemy, to tam nie przez drzwi, bo oni... No nie wiem, ktoś mi może z jakimiś zwierzętami zobaczył, coś tutaj. Tylko wiecie, przez te tajne przejście w kopalni. Przez kopalnię przejdę. Ej, to ja mam za dużo tych niewidek. No, to ja mam ich za dużo. Właściwie to ja tyle nie potrzebuję. Dobra, i gdzie tutaj teraz ukryć tego widera? Może jakieś tajne pomieszczenie zrobię? Co tu jest? No, jakieś rzeczy to tam. Ej, ktoś tu idzie? Nie wiem, słyszałem kogoś. Może mi się wydawało tylko. Dobra, zrobimy może nowe pomieszczenie. Takie tajne. Żeby ten Herobrine... Gdzie jest mój żelazny kilof? Nie mam, dziwne. No już jestem widzialny. Tutaj będzie takie tajne pomieszczenie. Którym nikt nie może wiedzieć. Oprócz oczywiście was, widzowie. Na pewno nie jakiś sługa Herobrine'a, albo na pewno nie Herobrine. Oni na pewno nie mogą. Tu będzie takie tajne pomieszczenie. Potem to jakoś rozbuduję. Na razie tutaj... Ojej. Pękł mi kilof. Dobra, idziemy po nowy. Idziemy po nowy i tutaj wykopiemy to. Albo wiem, co tu przyniosę. Jeszcze to. Shulker Boxa. Tam mam różne rzeczy, takie, które by się mogły nie spodobać Herobrine'owi. Niewidki oczywiście tutaj też chowam. Jakby się miał zorientować. Krzesi... no... zabieram. I tak te czaszki chowam i mogę to tutaj nawet rozłożyć i tutaj sadzić brodawki.
tutaj mogę sadzić te brodawki. Szkoda, że tych płomiennych różdżek nie można sadzić, bo potem się mogą skończyć, jeżeli będziemy ich tak cały czas używać. Te miksturki to fajna rzecz. Dobra, ja już kończę ten odcinek. Pa, pa.